To co, zakład? O 4. 10. Nie będzie 10. Nie będzie. Oj, znowu. A, no mówiłem, że nie będzie. Będzie 2. Tak, jesteś tego pewien? O, trochę mi zimno zapcił, wiesz? I fotel ma mokry, jakbyś mi polarek znalazł, bo nie wiem gdzie jest. Coś nie wychodzi, co? Jak to nie? Wszystko wychodzi. No ale coś tam się sypie. No było takie donęcenie. Aha. Co? Raczej chyba nie ten. Coś nie wychodzi, co? Musiał powtórzyć za grę. Coś nie wychodzi. A co ty masz za papkę taką? Za zimno jest i ten pelet mnie wsiąka, dlatego zalałem trochę za dużo. A co to za pelet? Orzeszek. Melasa. Piernik melasa. Marzeniem moim złapać grubasa. Jak ty chcesz, żeby to się skleiło? To jest taka papka ci się zrobiła. Nie, on jest jeszcze właśnie nie nasiąknął, wiesz? Spoko, nie ma żadnej papki. Trochę za dużo wody nalałem, ale on się nie rozmoczył jeszcze. Jednak na jesień trzeba brać ten 2-milimetrowy. Jeżeli chodzi o mnie, to dobrze, że się nie klei. Tak jesteś. Uśliwym, małym. Nic potem. No. Zadlej się? Nie bardzo. Tak trzymać. Dobra. No patrz, utrzymał się. Co zrobimy dzisiaj podczas niebieskiego księżyca? Będziemy tańczyć po nagu w obozowisku. Dobra. O! O! To nęcam tak po prostu. No. No, bawcie się, chłopcy. Baja się cały czas świetnie bawi. Pyku, pyk. No, piękne. Białe na zielonym. Walper koza. Aha, no właśnie, i czekaj. Taki... Pajak on płynie taki. Patrz, robi kółka teraz. Ósemki tam kręci. Dobra. No. O, ekipa drona puściła, popatrz. A, pomachajmy. Jak przylecą, to pokaż mi w dupy. O, leci. Kurwa, dupa. Polecieli. Chyba sobie zrobię kawkę jeszcze jedną. Ja też. Rodzina odjazdów, zapraszamy tutaj na śniadanko. Chodźcie, chodźcie. Franuś, chodź. Chodź, do Franusiu. Nie krzycz. Marysia, Franusiu. Patrz jak ten leci wysoko, mały. O, jak przepłynęła ekipa, od razu się głośno zrobiło. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tata. Dzień dobry, Franusiu, dzień dobry. Franek, ty gagatku. Patrz, on się przyszedł przywitać, dzień dobry. Ja cię chyba dzisiaj pogłaskam, co? Nie, nawet nie próbuj. O, jeszcze jeden przypłynął, patrzcie. Outsider, ale malutki taki. Aś ty się stracił, chopie. Wagabunga. Nie, ale tu nie powinny łazić przy wędkach. Czemu? Bo nie. Będzie branie i będziesz miał cyrk. Ale on mnie tu chyba już poznaje. No i bo właśnie o tym mówiłem, nie? Franusiu, mój ty malutki guziu, kto jest takim najładniejszy łabądzikiem na odzieżnie? A kto? A kto jest taki sympatyczny, biały, mały łabądek? Franuś, nie mam nic. Daj główkę, no. I mam branie, nie? Jest akcja. No idź, Franuś, idź. Bo oni muszą działać. Idź, Franuś, idź. No i co? Będzie się stało, a będzie obok. Nie, no ale to jest tak. O, i po rybie, no właśnie. Zabiję was. Jeszcze raz mi tu zaprosicie łabędzie, nie? W środek pomiędzy wędkami. Przecież nie dlatego ci się spięła, bo tu łabędzie są, tylko bo jeszcze jest za mąż. Sio, nie ma już nic. Jak chcesz, to się tam z nimi patrz. Boże, a mogła być ryba.
Nie byłoby ona dzisiaj, tak, i tak by ci się spięła i tak. Ja. No pewnie. Nie wiem, czy może, zdajesz sobie... Normalnie 500 za te worbo. Porysowane to one takie są porysowane. Porysowane. Dzień dobry. Ja mam takie szapeczki. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pa. Gdzie masz myszę? Nie, zaraz ucieknę, zobacz. A! Ja już jej chciałem śpiewać. Uciekaj, myszko, od góry. No, myszunia. Wiesz, jak się cieszy, że miał myszę. Rywalizacja 10, no to już jest taka liczba, że daje do myślenia, nie? Jakbyś był honorowy, to już by miał te 10. Ja bym mnie oszukał. Że masz ognisko gotowe w aucie. Nie oszukałem cię, bo nie dość, że sam wymyśliłeś zakład, to jeszcze go anulowałeś. To jest tak jak zawodowy gracz w koszykówkę i pan Biali nie umiał skakać chyba. Ty idzie, o, nie umiem grać, a nagle jest meczyk i ty pach, pach, trójka, trójka. Tak sobie wymyśliłeś, że podpuszczę go, powiem, że zrobię ognisko, ale się nie da, więc pewnie powie, że nie da. Pada, pada, wszystko mokre, ja mówię, jak nie rozpalę, jak rozpalę. I ty, dobra! Zakład. Dałeś się podpuścić. To był twój pomysł, twój zakład, stary. Ja się tylko zgodziłem na ten zakład. A to, że ja byłem przygotowany, że miałem pocięte drewno, piękne, suchutkie, a oprócz tego, to mam jeszcze, kura, dwa wkłady albo więcej. Znicze. Więc bez tego drewna też bym rozpalił. Wiem, że dla ciebie to jest niewyobrażalne rozpalić ognisko w deszczu, ale ja już to robiłem, stary, dziesiątki razy. A, na co ja czekam w ogóle, bo się z tą zagadałem w Gramoniu? Nie, no rozmawiajmy dalej, spokojnie. Dałem ci fory znowu. Mów, mów, co tam jeszcze masz do powiedzenia. Ja tu chętnie, ja ci tu bardzo uważnie słucham. I co tam jeszcze mówiłeś, że dobra, co, że co? Co jeszcze mówiłem? No to jesteś 10 do tyłu. Jeszcze nie. Szczurku, szczureczku, szczuruniu, malutki, co tam szukasz, paleciku? Poczek się nie... Ty, szczuru! Dobry, po raz ostatni w tym tygodniu. Jak tam, Franusiu? Dobra, idźcie już, chłopcy. No, ale weź przestań. Wcale nie czują strachu ani respektu do ciebie. Bronisz dostępu do obozowiska, tak? Nie, ja dbam o ich bezpieczeństwo właśnie. To są żyłki, to są niebezpieczne rzeczy. Łażą kajchcą. No bo to jest ich teren, to jest ich miejsce. No to ja tu mam teraz wędkę. Niestety, ale to się chyba skończy remisem. No i jakie wrażenia? Remis, ale fajnie było. Miałeś jedno branie, to chyba za pół się liczy, nie? Czy jakoś tak ci ćwierci? Powiedz ty, kuza, tak pierwszy raz jakbyśmy się tu wybrali, nie? To w życiu bym się tu nie pchnął. Ale głodna jestem, ojej, jej. Rosołek od mamy, to normalnie już mi się śni ta rolatka. Wiola już posłała zdjęcie kurze rosołka z makaronem, że już je. Kura mało się nie utopił we własnej ślinie.